Cześć, witajcie, Prezenter Alien i mam dla was nie lada gratkę materiał. Nadchodzący materiał będzie o Polisa NL. Oczywiście można powiedzieć, że to ich wizytówka, ale również taki fajny, sympatyczny powerbank. A skąd ja go mam? Ktoś mi zada pytanie? Mogę wam odpowiedzieć wprost. O, takie ładne USB. Mogę wam odpowiedzieć wprost. Byłem z wizytacją, bo zostałem zaproszony do Polisa NL. Dlatego, że chcę zrobić poradnik na temat tego, jak zrobić ubezpieczenie w Holandii na pojazd. Mogę wam tylko powiedzieć, że Polisa NL oferuje nie tylko ubezpieczenia na auta, ale również ubezpieczenie od śmierci, ale o tym w innym materiale. Tak więc partujcie na kanale materiałów odnośnie tego, jak zrobić przede wszystkim ubezpieczenie. Krok po kroku wytłumaczymy wam, pomożemy wam wypełnić, razem z wami zrobimy taką stricte a la polisę ubezpieczeniową, gdyż dostałem zgodę na to, dostałem jak gdyby odpowiednie dane, które muszę wpisać w formularz, żeby później osoba oczywiście, która odbierze to w bazie danych, wiedziała, że to ja stworzyłem i żeby to mogła skasować. Potem zajrzymy od kuchni, zobaczymy, jak naprawdę pracują tam pracownicy, ile tych jest pracowników i czy to żmudna praca? Zobaczymy call center, zobaczymy ich siedzibę główną, nie tylko Polisa NL, ale również domek NL. Więc jeśli jesteście zainteresowani, zostańcie i wypatrujcie nadchodzących materiałów. Pierwszy z nich to jak zrobić ubezpieczenie w Holandii z pomocą Polisa NL. Do usłyszenia.